Siemanero, z tej strony Pietrasek i Borsuk. Siemam, Borsuk. Dzień dobry, dzień dobry. Jest tradycyjnie seryjka, Seven Days, na modzie, Darkness. I dwie perspektywy, moja jego, jego moja. Ej, także... a mogę zaśpiewać piosenkę? A no musisz nawet. Daj mnie tutaj biekon, biekon, bo biekon jest dobry i soczysty. Z jajensztajnów, ajnów. Także dzień dobry. Dzień no, dobry. Idziemy. Co my dzisiaj robimy? Zadanko chyba szybko zrobimy i później zajmiemy się budowaniem bazy. Tam jest nasza baza. Słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna, majestatyczna. O wschodzie słońca. O wschodzie słońca. Promienie ją muskają. Muskają ją, człowieku, delikatnie. Tak, jak rosa stopę. Rosa stopę muska. No, jest, jest wymuskane, nie? Powiem ci szczerze. Jest delikatnie wypieszczone, wymuskane, tak wyiskane, tak. Nie wiem, czy tak kojarzysz, jak to się tak iska, nie? Tak, umiem iskać. No, to jest tak... A, musimy się przyjąć do drużyny. A, no tak, właśnie, przyjmij mnie. Przyjmij do drużyny swego zioma, co lubi biekon w pierni i czać. No i pięknie. I czać. O, New Delight, ty. 8,89, ty. Dlatego ja właśnie palę tytoń. Dobra, ej. No. Jesteś gotowy? No jestem. Przyjmować? Czekaj, śmietnik wezmę. No bo śmietnik. No już, wziąłem śmietnik. Dobra, no. Dobra, daj mi to. O kurde. Ty, słuchaj, ale to wiesz co, to my musimy tu uważać, bo tu będzie hardkorowo, wiesz? Mówisz? Papier zbieram już, tu zablokowane, tu no drzwi zablokowane. Ty, to gdzie tu trzeba pójść? Ty, chopie, odblokowane jest. No to idziemy. To tu gdzie odblokowane właśnie. No wiesz co, weźmy, zaświeć swoją piękną latarnią, bo ty masz, idź może pierwszy. Na głowie mam ją. Ja nie wiem, dlaczego ja tak dziwnie kucam. Czy ja tak kucam bardzo, bardzo na kuckach? Nie, tak na pół kuckach. No powiem ci, że ja kucam, to jestem niższy niż twoje kucki, nie? Nie wiem, o co chodzi, wiesz? Ja też nie wiem. Czy to nie, jest czy ja jestem taki niski w tej grze? Nie, jesteś wysoki. Kawał chłopa. Daj mnie tutaj biekon. Ja, ale to chyba nie tu, wiesz, bo... Bo tutaj zamknięte. Czekaj, to ten biekon zabiorę stąd, nie? Czy żeby się samochód rozkręcę? Daj mi tu ten biekon, ekon. Bo my jesteśmy blisko zrobienia motorynek, tylko skóry nam brakuje. Skóry trochę jest w tym, wiesz, ale to spoko. To... Ty, dobra, to mordzia, to dawaj, idziemy. Ty, idziemy. Tu jest biekon. Stary, tu jest biekon. Dobra, to powoli. Tylko ty wchodź pierwszy, rozwal tam wszystko. Ja wejdę tylko z lutowa. Najlepiej. A tu pusto. Pusto. Daj mi tu ten biekon, biekon. Dlaczego nie dasz mi biekon? O, najlepiej, znalazłem kupę. I dostałem wyższy poziom za to. No wiesz, no, znalezienie kupy to jest jednak dobra robota. Powiem ci, mam, znaczy jakby to powiedzieć, mam słabość, no. Mam słabość, lubię. Jesteś lubię znajdować kupę. Samo dobre i gęste. Miąche. O, ja też miąche mam. Takie. Takie miąche. Ja też mam dwie teraz. To dać ci te moje dwie? To poczekaj. Czekaj. No. Masz. Czekaj, ja się... Tyk, tyk. Nie, jak... Dwa mi kupę. Tyk. O, poszło. Jeszcze ciepłe. O, piękne, samo dobre. Jeszcze ciepłe, samo dobre. Samo gęste. Samo gęste. Dzień dobry, my z gęstym przyszliśmy. Nie mogę nie zraz. A tu jakieś szpilki są. Na Giewoncie. Szpilki na Giewoncie, czekaj. Nie mogę, za mały rozmiar. Czekaj, bo tu może być gęste. Mówisz? O, ty kutwa! Nie bij, larwo jedna. My po gęste, a ty co? Wow. Z miąchem przy... Oj. Au! Ty, one biją na dwa razy i ja już jestem słabo, wiesz? Trzeba. Dobra, spokojnie.
Ostrożny. Muszę zjeść jakieś gęste, wiesz? Muszę zjeść jakieś gęste. Muszę zmiąchać, muszę gęste, wiesz, ziom. Dobra. Czy coś tu... No nie, nic. Okej. Powiem ci, że tak... Dobra, na spokojnie. Trochę z dupy ta lokacja, powiem ci szczerze, wiesz? No taka dziwna, no. Dziwna taka jest, no. Mało miącha. O, chcesz takie coś? Zobacz. Rękawiczki te. O, stary, zakładam. Dobra, teraz spokojnie, bo tu znowu może być gęste. Nie, nie ma. Znaczy w kiblu może być. O, jest gęste, masz. Masz gęste. Lubię. A dlaczego my tego gęste zbieramy tak dużo? To na nawóz potem idzie do roślinek. Pochodnie dobra. Biorę. Trzeba iść na górę schodkami. Idziemy na schodkami, no. Dawaj. Ty, to kurde, nie ma tutaj dużo za tych zombie. No, to wiesz, pierwszopoziomowa to... O, tu coś może być. O, tu będzie na pewno. Czuję to, wiesz? Tu będzie miąche. Dobra. One... Ty, stop! Jest. Oj. O, Debil. A, on na dół. A tam zamknięte Gupek. I znalazłem ogarniacz, jeden antybiotyk i krem analesowy 2T. Pięknie. Ty, ale gupek z niego. Gupek. No to my musimy tam pójść, wiesz, bo musimy go zdjąć. Tylko, że tam jest zamknięte chyba na dole. No dobra, to może on nam otworzy. Ty czekaj, ja go zdejmę strzałą stąd, wiesz? Tak? Będę tak skakać jak kuska. No chyba, że tam wpadamy do niego. No to idziemy dalej, bo już on jest rozwalony. Nie idziemy tam. Nie? Bo ja tak się zastanawiam, no czy, tam nie, się, no. Czy tam się też nie wchodzi. Dobra, na razie chodź, przeczeszemy pokoje. Daj mi tutaj kawkę, bo mam na nią zajawkę, awkę. Piję sobie kawkę tu na... Czysto. Daj mi tutaj czyste. Czysto. Daj mi te tu gęste. O. Gęste. Daj mi gęste. O. Tu na. Jest kolega. Pięknie. Dostał czeku. Dostał. Podwójne czoło. Ale ty uważaj na niego, bo to jest biegający. Tak? Ty uważaj, tak, bo ma czerwone oko. O, dziki. On ma oko na Maroko, wiesz? No, właśnie widzę. O, w on brodę. Ma oko na Rokokoko, wiesz? Teraz w brodę dostał. No już jest chyba dobrze z nim. Tak, na te, bo jak widzicie, zombie są mocniejsze, bo my mamy, wiecie, no level, mamy wariata. No. Mamy level tego survivalisty. To jest jeszcze wyżej niż na mojej serii poprzedniej, masz... słuchajcie. Masz o, gęste. Dziękuję. Gęste zbieram. Zbieram gęste. Samo bo gęste. Lubię gęste. O, o, o. To jest samo dobre. O. O. Elegancka bluza. Czy tu ktoś? Chyba nie. Ale możemy sobie wziąć firanki. Ja wezmę tradycyjnie kibelek. Było jedno gęste, to zabrałem. Dobrze. Ty, a ja już takie telewizory, nie telewizory, to ja w sumie mogę rozkręcać. Ty, czekaj. No ja mam przecież do tego... Ja jedyne rozkręcałem, ale mi się każdego przecież nie chce. Przecież ja to mam, człowieku, tutaj specjalności. No ty to masz. Ja tak. To muszę. Ja to muszę, bo się uduszę, ty. To są części dla nas. Trochę tak. Mam dla ciebie kaptur. Taki na szóstym poziomie. Ty, poczekaj. Mam schemat na piciu pomarańczowe. Orange o Jezu, jak dobrze. Czekaj, trzymaj kaptur. Orange juice'a będziemy mogli robić. O Jezu, stary, no to no. Żyjemy, nie? To mamy stary normalnie paskud. Wiem, że to było jego ulubione, słuchajcie, picie. A to nie to, to jeszcze nie to. Bo to jest jeszcze tomato, nie, bo on tomato juice chyba lubił, wiesz? On lubił tomato juice. Bo tu jest jeszcze herbatka pomarańczowa, nie? Ale to to jeszcze później troszkę. No, trzymaj gęste. O, dziękuję. No to słuchajcie, jak ja już mam kaptur podszyty na szóstym, to ja będę mógł ten, trzeba lampkę zobaczyć, czy przypadkiem nie ma handlarz do sprzedania. Bo ja się tak męczę, słuchaj, z tą pochodnią, że to jest koniec, nie?
Pietras ma lampkę od razu, dlatego że jego specjalizacja spowodowała, no, że on dostał to z automatu, wiecie? Tak było. Jak wybrał tą specjalizację. Poczekaj, bo tu może być gęsto, wiesz? No patrzę, ale na razie nie widzę. O, tu jest dziura w murze. No to tu będzie gęste. To poczekaj, to chwilę. Ja wobec tego porozkręcam to, co mogę rozkręcić ją. Porozwalam to, co mogę porozwalać. Dobrze. Bo to są... No niestety, słuchajcie, jest to, że tak powiem, i tak dalej, nie? A tu wszystko jest potrzebne, nie? Pietrasku, żyjesz? No spokojnie. Coś się powłączało, jakiś zombie, wiesz? Spokojnie, już się z nim poradziłem. Ale go wywaliło. Wpadł w konwulsję. O, kukurydza, nasiono i błotnista woda, dobrze. W kiblu najlepsze, trzeba skakać. No to lubię, Pietrasku, ale ty jesteś pewien tego, że my chcemy to zrobić? No nic tu nie ma. Poczekaj na mnie, proszę. Jest cisza, rozkręcę spokój. To, co mogę, wiesz? Rozkręcę to, co mogę. Cisza, spokój jest. Nic się nie dzieje. Spokój w tyłach. Najgorsze jest to, że jest tu ciemno jak... Nie powiem gdzie. No. I to jest dosyć gęsta sytuacja, wiesz, po trasku? Poczekaj chwilę, bo jeszcze zbieram, wiesz, bo... Zbieram, dobrze. Słuchaj, będziemy mieli polimery, nie polimery, wiesz, to się nam wszystko przyda. Na początku gry, słuchajcie, to są na wagę złota rzeczy. Pewnie, że tak. To są na wagę złota rzeczy i, kochani, tak to właśnie wygląda. No i my jesteśmy z powrotem na dole. Mi się czekaj, bo tu jeszcze jest jeszcze materac. Nie podoba mi się to. Bo są ścierki, a ścierki tutaj można robić... Dobra, muszę się napić, poczekaj chwilę. Dobrze. Dobra, gęsto jest. Ja jestem. I co, my już jesteśmy na dole, tak? Ale na górę trzeba wrócić. A gdzie ty jesteś na górę? Z powrotem, żeś poszedł po tym? Tak. Tu na górę, w lewo i do końca. O. Pietras, tu gdzieś jeszcze jakiś zombie jest, wiesz? O, no tu jest, koło mnie. Jest biegacz. Kolega, umieraj. Mam dla niego propozycję. Umrzyj. Drugi raz. Uważaj, bo on się zaraz przebije. Można i tak. Dobra, pokaż, co miał. Tylko dwa miody. Znaczy, mamy dwa bandaże i dwa miody. Ty, ja mam zimno już, wiesz? Bo deszczyk pada. O nie, Pietras, rozpieprzyła mi się ta! Co? Jedyna moja pochodenka, którą miałem. No to ja będę świecił. Ja pierdziu. Pietras, świeć. Poczekaj. Czy taka pogoda się do dupy zrobiła, masz, wiecie? Masz gęste. Nie wiem gdzie. No, nie widzę. Dobra. Ode mną. Mam. On gdzieś. Poczekaj, Pietras, przyświeć, halo! No idę. Przyświeć. Dobra, okej, idziemy dalej. No, jeszcze gdzieś tam jest gęste, ty. Tam na dole jest gęste. Jak tam się idzie? No nie wiem, wyczuwam tutaj, gęstość. Tutaj w którejś tej powinno chyba się na dach wchodzić, wiesz? A tu patrz, przez okno. Tak, no idź na gęste, no. No idź. O. Jest gęsto? Nie, na razie nie. Jakiegoś ptaszka tak szukam, ale... O, tu trzeba będzie hopsnąć. O nie, to będzie ciemno jak w dupie. O. Pietrasu. Schodzę do ciebie. No to chodź. Zrobimy to na grubo. Tylko zrób mi... Kurde. Dobra, wystrzelałem całą amunicję. Weź zobacz, oni coś mają, jakąś animucję. Mapa była i buty. To dupa. Chcesz zabrać główny luten, czy ja mam przejrzeć? No przeglądaj, bo ja tutaj te swoje... Pietrasku, chryzantema, nasiono, przepis. To nie wiem, czy ty chcesz to przeczytać, czy ja. Znoszony pancerz chroniący nogi na 34. To nie wiem, chcesz to wziąć ty sobie, czy ja sobie wezmę? No to wiesz. Jar of peanut butter i nóż myśliwski schemat, nie? To ja to czytam. Czytaj. To sobie założę ten wtedy włóż na nogi i zabieram resztę lutu. Ty zabierz to drugie. Tu mamy co?
Chmielnie. Musimy koniecznie, jak wyjdziemy do handlarza, zobaczyć, czy jest jakaś lampka dla mnie, wiesz? No dobra. Bo powiem ci, że bez gęstego nie da rady. O, Pietras, czekaj. Chodź, bo tutaj jest jeszcze. Ty, Pietras, chodź, bo... No. Wiesz co, ja mam schemat na lepszy drewniany łuk i na baseball. O Jezu, Pietras, to ja bym chciał taki. No to wszystko się zrobi, czekaj. Łuk. Ale to schemat dopiero, czy już możesz robić już to powoli? Mogę, czy... mogę robić, ty tylko... Ty żartujesz, że mnie? Nie, drewniany łuk, no na pierwszym, ale ten lepszy, no. No, słuchaj, no to wiesz... No to słuchaj, już... musimy napolować jakieś zwierzaczki, no. No. O krzesło ja tego biurowe. Nie widzę inaczej, no trzeba pójść po prostu do lasu i... Albo te krzesła biurowe też dają. No tak, tak, tak. Więc koniecznie te krzesła, ale tu nic nie ma niestety. Jedno było. No bo to możemy pójść na jakąś lokację taką specjalną w ogóle. No ale dobra, mamy to. To chodź do handlarza. Chodź, idziemy najpierw do handlarza, zobaczymy. Dobra. Koleżanka. Czekaj, ja zobaczę, czy klucz rozdupca dobrze głowę, wiesz? Kiedyś pamiętam, na początku grania, to ja latałem z kluczem. Zobacz. Z klucz jak przydupcysz, to jest moment, ty. No. Klucz francuski, słuchajcie, się nadaje pięknie w Darkness Falls jako broń. Tylko, że ten... szkoda, bo się trochę zużywa wtedy, nie? Ale... Niestety, no to wiesz, to... Życie. Musimy pójść i znowu zjeść, bo ja już mam słabo z jedzeniem, jestem na 45 levelu, wiesz? No dobrze. Trochę mi tak przystopowuje ta gra, nie wiem o co chodzi, czy to może moja karta, czy to może połączenie, no ale połączenie mam raczej w miarę dobre, więc powinno być okej. No, zniżyłem ustawienie jak mogłem, w miarę możliwie, ale słuchajcie, nadal jest nie za dobrze. Ty, halo, tu jest... Czy chcesz, włócznie na 25? Skrapową? Włócznie na 25. Nie, ja chcę pałki, wiesz? Ja no tylko pałki zaraz tutaj jadę. To biorę skill notes'y. Taktyczny karabin na 17, ale to jest... Ty, no to bierzemy ten karabin, bo... Jest jeszcze scavenging notes, nie? Ale ty, ja myślę, że z taktyczny karabin, co? Pietras, taktyczny karabin? No taktyczny karabin. No raczej. Weźże zobacz, czy on ma jakąś lampkę. Nie ma lampki. Kurde. Nie ma? Nie, jest tylko reflektor. Lampka na hełm. Lampka. Jest lampa naftowa jedna. Do kupienia za 260. I to nie jest głupie, żeby to mieć, bo to jest światło dobre. To jest dobre źródło światła. No ale teraz trochę szkoda kasy chyba. Dobra, ja idę się zrzucić, Pietras, idę sobie coś jakieś schrupać, jakieś czeku jedzenie. A ja nam łuki zrobię dwa, nie? Zrób nam dwa łuki i idziemy robić może bazę dalej, wiesz? No chyba tak by wypadało. Ten karabin na razie odkładam, w sumie sobie wezmę go, wiesz? Wymień się go. Tak, wymienię, bo jednak to będzie lepsza opcja, wiesz? No. Będzie lepsza opcja. Amunicja tu, peanut butter tu... Dobra. Zobaczmy te moje pomarańczowe herbatki. No właśnie. Mam jedne witaminy, na razie sobie zatrzymam te witaminy i mam dwa kremy aloesowe też na razie trzymam, w razie czego. Ty, te herbatki to się robiło w moździerzu. To my musimy moździerz mieć. Ale nie możemy robić. Moździerzy? No, to trzeba umiejkę albo schemat znaleźć. Aha. No. My musimy chyba pójść na jakieś jedzenie się zaopatrzyć, bo ten, chodź, idziemy do lasu, wiesz? Aha, no poczekamy na te łuki twoje, tak? Ty robisz nam łuki. Tak, robię. To rób te łuki. To rób te łuki i jedziemy z koksem. Mhm. Dobrze. Bo jednak ten drewniany, jak przydupcysz, to ino rosnie. No ino. On ma troszkę lepsze celowanie. Tak. Bo ten zwykły łuk jest, nawet jak go nabijasz, to on jest człowieku do dupy. No, to jest zupełnie inna opcja. Tak, poza tym zwykłym można już strzelać żelaznymi strzałami, a tamtym nie można. Mhm. Także, czekaj. No dobrze, Pietrasku, ja już idę powoli tam, wiesz, ja czekam na ciebie. Może bym jeszcze tą motorynkę zaczął powoli robić, chociaż jedną na razie, co? Jak uważasz, no moglibyśmy to zostawić na noc, a w ciągu dnia byśmy mogli... Aha, weź bruk ze sobą, jak będziesz szedł, bo ja nie wziąłem. Mhm. Zapomniałem bruku, wziąłem.
Dobra. Musimy bruk, kopalnia, kopać troszkę. Wszystko powoli i jak będzie możliwość jakieś zwierzątko albo coś, to musimy to zrobić, wiesz? Dobrze. To ja już idę do ciebie. Co jest, kurde, z moim celowaniem? Czekaj. Jeszcze miejsca w skrzyni trochę braknie. No i co, idziemy robić bazuchnę? Tak, Pietrasku, ja idę z powrotem kopać tam, gdzie wczoraj kopałem. Ja mam drewno, dobra. Bo ja potrzebuję gliny nakopać i kamienia, wiesz? No dobrze. Więc ja się tym zajmę, nie wiem, trzeba się porozglądać z jakimiś zwierzakami, wiesz? Bo nie ukrywam, że... Tu trochę mało tego jest. No nie wiem, jakoś tak dziwnie. Może po prostu na razie na tym etapie gry nam jeszcze nie daje? No może. Ani kurczaków nie widzę, żeby były. Mhm. Powiem ci szczerze, ani jakichś wilków, ani jakichś, nie wiem, jeleni. No właśnie tak. Cusik tak. Mało. Ty, jest wilk. Mam wilka, widzę wilka. To dziabaj go. No ja właśnie tak zrobię. Ty, Pietras, ten karabin, co ja mam, on bierze 9 amunicję. Weźmiesz mi tą amunicję? Ale ja już nie jestem... Mamy w bazie? O nie. Ja już jestem na naszej nowej bazie, tam już ulepszam. No, bo tu jest chłopie, ja nie wiem, czy ja go ustrzelę, bo ja nie wiem, czy ja mam nie, czym. Nie no, ja łukiem na raz go dobrze ustrzeliłem. Ostatnio, pamiętasz? Na raz poszło. No nie, to na raz go nie poszło. Dawaj go tam. Tu. Czekaj, bo ucieka. No jak? Wilku, głupku. No głupek jest, no. Trochę tchórz. Nie mogę go dogonić, ty. Pościg za wilkiem. Nie mogę go złapać, wiesz? A nie masz już broni żadnej? No nie mam, no mówię ci, że nie skojarzyłem. Myślałem, że tam pistolet... On po prostu na tym modzie bierze inną amunicję. Mhm. O, poczekaj. A wilk cały czas biega w jedną i w drugą stronę i ni cholery jestem w stanie go ukitrasić. Wilk zgub. No stary, no nie ma szans, żebym tego wilka dorwał, no. Jakbym miał animucję, to bym normalnie go ustrzelił, a nie mam czym, rozumiesz? Już jest kolejny wilk. No wiem. No to był ten wilk z czerwonymi oczami, wiesz, którego ja dorwałem jednego, więc on jest troszkę mocniejszy. No właśnie. Ty! Już myślałem, że mi zniknął ten drugi wilk. Dobra, jest okej. Poczekaj, bo mam na godzinę znowu połamaną nogę. Ja jestem człowieku jakiś połamaniec w tej serii. No to ja mam szyny w razie czego. No to zajmijmy się troszkę bazą. No tak. Ty, tam jest jeszcze kura. Nie, ja wiesz co, się cofam do bazy po tą amunicję, bo ja bym mógł troszkę poupolowywać mięso, bo my potrzebujemy do jedzenia nawet, Pietras, bo powiem ci szczerze, że nie jesteśmy w stanie w ten sposób. No ja wiem. A trochę tej amunicji tam widziałem, że jest do, tej dziewiątki. Nie, no była. 9 mm. Trochę tego tam jest. Także mógłbym to wykorzystać, wiesz? No tak. Mam do upuszczania krwi specjalne. Dobrze. Bo tutaj, kochani, można... nie wiem, czy na wanilii to jest, chyba nie. Nie kojarzę. Tu można sobie upuszczać krew. Wtedy się tą krew... dostajesz taki worek krwi i wtedy możesz z tego robić, człowieku, apteczki. Dobrze ja mówię? Tak. Bardzo dobrze. Pietrasku, bierz się za zbieranie materiałów, bo nie zrobimy bazy, wiesz? No zaraz idę. Ulepszę to, co mam. Bo to już nie ma idę. Co. Ja już też się biorę, ale jeszcze przyniosę ci te skóry, wezmę sobie tę amunicję i idę się ogarniać. Ty tam masz jakieś jedzenia? Do kopania? Mam specjalne troszkę, mam troszeczkę, no. Dobra, mam widzę. 12 mięsa, wiesz? To też będzie, bo trzeba będzie zrobić jakieś jedzenie. No i pasowałoby tak, wiesz, pozbierać trochę tych jug, nie? Mhm.
Nie wiem, gdzie ja się oddaliłem, gdzie ja jestem teraz w tej chwili, powiem ci szczerze. Ale dostał ukrytego baniaka. Oj. Tak, ja zauważyłem, że ja jeszcze nie mam takiej mocy obliczeniowej mojego łuku. Jeszcze nie mam, że wiesz, że na raz już i bryzga. Jeszcze nie mam takiego, nie? No tak. Jeszcze bryzgaczy nie robię, nie? Jeszcze nie bryzga. Jeszcze nie bryzga tak pięknie, jakby mogło, nie? Strasznie ja się oddaliłem, ja nie wiem, gdzie ja jestem. A gdzie ty masz? Idę w kierunku bazy. No idę w kierunku, już teraz jestem, no. A ta dziura to gdzie? No ja wiem, gdzie ona jest, ja będę sobie robić, bo ty kamienia najwyżej rób. A wziąłeś te materiały? Wziąłeś ten? Tak. Znaczy już ulepszyłem, ale już się skończyło, więc tylko podstawę, nawet nie całą. Mam mało tego. No dobrze. Było. Powolutku. Przynajmniej do 4 musimy dojechać. No, musimy zrobić to, to musi być na 12 do góry, żeby to miało w ogóle ręce i nogi, nie? Ja tylko liczę na to, że tutaj zombie w tej grze też mają taką coś, że one nie będą niszczyć, nie? Dołu. Bo tu może być inaczej, nie? Na Darkness być może być inaczej, wiesz? My tego nie wiemy. Miejmy nadzieję. Na wanili zombie tak się zachowują, że nie niszczą, nie? Jak spadają. No tak. A tutaj może być inaczej. A jak jesteś w bazie, zajdź do handlarza, zobacz, czy u niego głazów się nie da kupić, albo w automacie do kopania, wiesz. Głazów? No mini głazy, to te tableteczki do kopania. Może w automacie. Mini głazy. Chociaż ja nie wiem, czy one tutaj są, w Darknessie. Tutaj chyba nie ma tych tabletek. Przynajmniej kiedyś tak było. Rice, milk, orange tea, stary, wiesz, jakie tutaj mają rzeczy w maszynie? Ale to drogo kosztuje, 624 orange tea. To my taki orange tea możemy robić, tak? Nie, my możemy orange juice na razie. No, orange... no to zawsze, ale to jest piękne też. No, orange juice nawadnia, nie? Orange tea była najlepsza kiedyś do picia, nie? Pietrasku, to ty idziesz kopać kamień, to ja idę kopię jedno i drugie, nie. Trochę tego, trochę nie, tego. Nie, to rób na razie jedno, a ja zrobię resztę. No ale to i tak do mnie tutaj chodź, nie? Do tej twojej Pietrasku! Dziury. No? A co ty tu zrobiłeś? Nie wiem, co zrobiłem? O nie, będzie trzeba skuwać. Czemu? No bo ty zrobiłeś dookoła te schody, a to tak nie miało być. Przecież tu ścieżka zdrowia będzie szła. O Jezu. A one spadają nie na ziemię, tylko na schody, na ten. No dobra, nic, trudno, no. Aha. Dlatego mówię, no spokojnie. Zbieraj, ja będę outline'ować wszystko, jak to ma wyglądać. I będziemy to uzupełniać tylko, no dobra? Tak, ja zapomniałem. Po prostu. No właśnie. Poleciałem. Szkoda. No dobra, nic się nie dzieje. No spoko, no. Słuchaj, nie ma problemu. Aha, bo ty jesteś tutaj, no to ja idę do ciebie, no. To ty kopię glinę, ty kop kamienie i człowieku, let's go, nie? Let's go. Ja ci powiem zaraz, ile będę miał i jak będziemy mieli ze 3000, to trzeba zacząć wyrabiać, nie? I zaraz będę rzucał i ten. Albo ty mi daj kamienia, ja mogę wyrabiać w kieszeni. A czy ja już trochę robię. Ty też wyrabiaj. Ja już robię, bo ja już nazbierałem trochę, 1700. No dobrze, no ale ja też porobię, żeby też ja miał w kieszeni swoje. No tak, no tak. Bo wtedy szybciej zrobimy, wiesz, o co chodzi? Mhm, dobrze. Dobrze, bo dobrze. Zastanawiam się, na pierwszą hordę chyba nie zdążymy, co? Ja wiem, jakiś, no może mamy 2 dni w sumie jeszcze, moglibyśmy zdążyć. Znaczy, kurna, bo to 12 poziomów ma być w górę. Tak. No tylko, że potem już te podwójne ściany tylko, tak? Dokładnie, nie będzie wypełnione. No to może i wytężymy na styk, no. Dobra, kochani, nakopaliśmy. Zobaczcie, ile się bruku wyrabia tutaj, ile mamy. Pietras tknie drzewa, ale ja mam kolejkę zajętą tym brukiem. Potrzebuję, żeby Pietras mi naprawił moje tego. Pietrasku, no, trzymaj. Ja już mam 3000 drewna. No, jeszcze potrzebujemy. I zbliża się już wieczór, ale będziemy musieli troszkę w nocy porobić, żeby... Nadrobić. Żeby nadrobić. Tak, musiałem sobie troszeczkę, słuchajcie, zmniejszyć ustawienia graficzne. Mam nadzieję, że będzie okej. Szykuje mi się też, słuchajcie, nowa karta, bo już tak rozmawialiśmy z panią Borsukową i powiem wam szczerze, że ona dosyć już zmobilizowała się do tego, żeby mi w tym pomóc i ogarniemy kartę niedługo, wiecie? Więc będzie dobrze. No na razie niestety, słuchajcie, tekstury troszkę musiałem zmniejszyć. Jest różnica, widzę, że tego, ale jak będę miał tą nową kartę, to słuchajcie, wtedy sobie wszystko na ultra zrobię i będzie koks, nie? Tak, bo moja 1080 karta już, słuchajcie, nie wyrabia.
To już Pietras tutaj dzisiaj potwierdził ze mną, że to już nie jest to. To już nie jest ten motyw. No trochę nie. Także będziemy mieli, będę chciał albo 40-80, albo 40-90. Już naprawdę będzie koksiwo, nie? No. To jest ostatni taki słaby link w moim komputerze, bo mój komputer jest naprawdę mocny. No i dziewiąteczka tam daje radę. 64 giga ramu. No i dziewiąteczka człowieku ogarnia. No bardzo. Dobra, ja na razie sobie muszę zjeść jakieś baked apple, ale ty, to weź, że zrób... Czy ja mogę wstawić te jajka? Możesz. Czy ja wstawię jajka, czy... No wstawisz. Ale nie, ja nie wstawię jajek na bekonie. Dlaczego? Bo ja nie mam do tego możliwości chyba. A tu nie, to nie tak tutaj działa. Tutaj nie trzeba, schematy tylko trzeba czytać, ale to ty też to masz. Tłuszcz zwierzęcy, ty, my nie mamy tłuszczu, poczekaj chwilę. Mamy 10 tłuszczu, okej. Okay. Mogę zrobić takie 4, to robię 4. Ja ci tak, siekierę zrobię. To ja zrobię tak, jeszcze jabłko, tomato, yuka, ziemniaczek, marchewka. No na razie tak jemy, wiecie, takie... Co ja wam będę dużo mówić, takie rzeczy niezbyt takie, i tak dalej, nie? Takie. No, takie trochę bydle jakie, nie? Ale powolutku, słuchajcie, dochodzimy do sytuacji, gdzie będzie... Dobra, czy ja mogę wstawić pytanie? Aha, bo ty korzystasz z tego, tak? Robię ci siekierę i będę motorynki robił. Motorynki będziesz robił, tak? Tak. A ty możesz w kieszeni zrobić trochę bruku? No, mogę. To trzymaj. To rób. Tak, żeby mi się trochę wyrabiało i tobie wyrabiało, żebyśmy zdążyli do rana z brukiem. Mhm. Ja już mam, stary, 2000 ponad bruku w tej chwili zrobionego. I jeszcze kolejne ponad 2 się zrobi, nie? Także będzie pięknie. Drewno. Od razu sobie zrobię przepisy, blok konstrukcyjny. Taśmę miałem. Zrobię tego z 200 na razie sobie. Pięknie, motorynki będą. Ja pierdziu, stary, to będzie... Luksus. Luksus jak nic. Ty, to wiesz co? Ja idę porozkręcać auta, ziom. No póki dobrze. Jeszcze jest możliwość. A ty, kół potrzebujemy. Kurde, zapomniałem. A koła nie możemy sami zrobić? No chyba nie, bo to kwas potrzebny, a my nie mamy chyba takiego bajeru. Ja idę tą przyczepę tu rozkręcić, wiesz? Koło. No nawet zablokować. Ty chyba możesz, bo to jest mechanik, ale... Ale nie wiem, czy mamy materiały. Zobacz, czy możesz koło robić. Zaraz zobaczę. Pewnie mogę. Poczekaj, koło. Poczekaj, bo muszę sobie zrobić polską klawiaturę. Mhm. Mordzia mogę, tylko muszę mieć właśnie kwas. Trzeba będzie pójść do tego gościa, zobaczyć, czy on nie ma kwasu. 2 razy ropa, 2 razy kute żelazo, 20 resztek polimerów, 10 węgla i 1... To węgla nie mogę. Znaczy wiesz, koła to jeszcze moglibyśmy poszukać, bo jak leżą te koła na ulicy takie, je można rozkręcać i z nich koła czasami wypadają. No rozkręcam w tej chwili tutaj właśnie, widzę, że mogę rozkręcać. Rozkręcam koła tej, wiesz, tej tutaj przyczepy. Dobrze. Zobaczymy, co ja z tego dostanę, jakieś sprężyny, jakieś coś, może koło wylata. No. Wylata, może. Ja tutaj u handlarza jeszcze koła zbieram. No zerknij, ale... koła właśnie, zobacz, co on tam ma. Ja mam 1200 diuków w razie czego, nie? Na razie by było dobrze za darmo znaleźć, ale... Na razie mi żadne koło nie wypada. Nie wylata nic? Nic nie wylata. Czekaj, tu jeszcze jest kółko. Jest, mam jedno. No i dobrze. Już jedną... Jest tylko 3. Dobra, to ja idę jeszcze jakieś samochody rozkręcić. Tylko samochodów nie, to musi być takie koło leżące na ulicy. Ała! Pierdzieliłem się człowieku na minę. Znaczy nie na minę, ale na...
Wiesz, co mówię, nie? Na gęste? No na gęste się wpieprzyłem, nie? Powiem ci, że się wdupcyłem na gęste i... Ty, właśnie widziałem, jak mama, jak mamcia, zombie mamcia... Tak, widzę. Leciała z dachu, ale to było komiczne, to było koniec świata po prostu. O, ja tak mamuśka. Kątem oka zauważyłem. O nie, ona sra gównem. No to dawaj ją. O, wybuchnie, uważaj. No wybuchnij. No pokaż jak ładnie. O, no pięknie. Pięknie umie wybuchać. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. Znaczy trochę jednak. Never meant you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Trochę ment było. I'm sorry, mama. Ja bardzo lubię ten gęste. Bo ono jest dobre. Pies, ale już nie żyje. Oh! Co, też masz pieska? Nie, ale miałem gęste dostałem, ty. No to nie. Dostałem gęste, człowieku... Gęste mi zajechało, wiesz? Wracam do bazy. Pietras, wracam do bazy, bo jest już dosyć ciężko, wiesz? No ja też już. Tylko kurde, jeszcze to koła, no bez kurde. Ja nie mam tego światełka i to jest tak ciężka sprawa u mnie. Mhm. Bez tego światła jest człowieku tak do niczego. Jakąś pochodnię sobie muszę znowu ogarnąć. Kurde, bez koła to my nic nie podziałamy z tą motorynką. No spokojnie, powolutku, no. To najwyżej nie musi być już dzisiaj, już w tej sekundzie, ale no... Zrobimy, no. Chociaż jedna niech będzie. No mamy tylko jedno koło, to nawet jednej nie będzie. Słuchaj, no to... Zrobimy na razie pół motorynki, no. No dobra, no. Zrobimy pół motorynki, ziom. Kurde, no. I'm sorry, mama. Faktycznie już noc się robi, ciut niebezpiecznie. No, uciekałbym na twoim miejscu stamtąd. Zobacz, czy ty nie możesz robić tych orange. Czy ja mogę robić orange? Nie, mortar potrzebujemy. Moździerz. Szlak. No. A mortar jak zrobić? To umiejętność albo schemat. Cholera jasna. Może handler będzie miał koła, albo może... No, weź zobacz, czy on nie ma mortar, nie? Bo powiem ci, że jakbyśmy mieli lepsze pitku, to też byłoby pięknie, nie? No byłoby. I'm sorry, mama. Mam koło. Mamy dwa koła. No, a masz mortar? Bo mortar no. Będzie... Wortar, nie? Patrzę, nie ma mortara. Daj mi tutaj mortar. Czy to się opona nazywa? Nie, koło to się nazywa. Nie ma mortara, niestety. Daj mi jakiś mortar, ziom. Daj mi mortar, ziom. Daj mi mortar, na. No, właśnie. Daj mi tutaj mortar. Nie chcę, nie ma kółek, szkoda. Daj mi mortar, albo daj mi jakiś Goldstein. No szkoda. No nic, na razie jedną zrobimy. O, czekaj, jest opona, może będzie kołko. Nie, kurde. Dobra, biorę sobie siekierkę lepszą, dziękuję. Dobrze. Ja już tamtej bydle jakiej nie potrzebuję tak mocno, ale no jeszcze póki co ją... No dobrze, jest jedna, no i dwa kółka jeszcze będą nam potrzebne. Czyli jedna motorynka się już wyrabia, tak? Tak. Jedna się robi. Ty, to my jeszcze hordy nie mieliśmy, a już będziemy mieli motorynki. To jest w ogóle epickie. Ja nie wiem, czy ogarniasz ten temat, nie? Bardzo. No dobra, słuchajcie. Wobec tego, nie wiem, Pietrasku, czy my już kończymy ten odcineczek? No chyba tak, nie? No bo co? No tak, no dzisiaj było robione nawet. Myślę, że było robione. Jutro zaczynamy... sytuację od tego, że pójdziemy bazę trochę porobić, tak, Pietrasku? No koniecznie. I zobaczymy, no może pójdziemy w poszukiwaniu więcej kół, może na razie zadania. Poczekaj, nie, ale nie. Więcej kół. Jeszcze i trochę paliwa.
Bo musimy ją porozkręcać auta, bo nie mamy wachy, bo wiesz, co nie, ci no po ja motoryncy, mam... jak nie masz czym ją zalać, nie? Mam 2000 wachy, no na jakiś początek starczy. Czy on tu ma schowek? O kurde. No, mordeczko, tu się już wyrobiła motorynka pierwsza. No to pobieraj. A ja tu mam jeszcze koła, może mi się uda coś z nich wyciągnąć. Ty, normalnie zrobiłbym sobie zdjęcie, nie? Motorynki? No. Kocham ją, wiesz? Jest piękna. Twoja ulubiona? No. Taka mała, taka słodka, no lowciam ją, wiesz? Piękne światełko daje. Ty wiesz, że nią można jeździć, tak ty. Ja nią jeżdżę bez wachy, ty. Wolno, ale jeżdżę. Przysięgam, przysięgam, stary. Ale jaja, ty lepiej niż chodzenie. Ty, no normalnie... Włączę nam trochę światełko, nie? Żeby było. Ty, no pięknie jest. Dobra, okej, kończymy ten odcinek. Kochani, dziękuję. Było miło. Za waszą i tak dalej, i tak dalej. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak i Pietraskowego, ponieważ ten odcinek będzie z innej perspektywwy pietraskowej, perspektywy Łuk Pietraska na kanale. Link w opisie. I słuchajcie, sprawdzajcie nas i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie Łapensteina, zostawcie jakiś komentarz taktyczny. Nawet jak nie macie nic do powiedzenia, to zostawcie jakiś, nie wiem, emotikonkę albo coś, bo to zawsze poprawia zasięgi. Dzięki i bajo, jajo. Tak, ja też się żegnam, trzymajcie się, łoglądaj, ta, bajo.